roku Polska Akcja Humanitarna obchodzi swoje 20-lecie. 20 lat temu grupka entuzjastów chciała wysłać konwój do Sarajewa. Nie mieliśmy nic, tylko dobre chęci i przekonanie, że w Sarajewie nie może zabraknąć pomocy z Polski. Zwróciliśmy się do radiowej trójki, która nadała nasz apel, rozmowę ze mną na antenie i to właściwie wystarczyło. W Polakach była ogromna potrzeba pomocy. Ta wojna była blisko nas, działa się w Europie. Wojna, której skutków nawet nie potrafiliśmy sobie wyobrazić. W oblężonym Sarajewie ludzie naprawdę umierali z powodu głodu, z powodu braku wody, z powodu zimna, no a przede wszystkim z powodu działań wojennych. Bardzo szybko po apelu w Trójce zaczęli zgłaszać się ludzie, którzy mieli do dyspozycji ciężarówki. Ludzie, którzy dawali nam magazyny na przechowywanie darów, pakowanie, sortowanie tych darów, które ludzie przynosili. Zgłaszali się ludzie z pieniędzmi. To był naprawdę ogromny entuzjazm i chęć działania bardzo wielu ludzi. To wszystko sprawiło, że w niecałe 2 miesiące przygotowaliśmy konwój składający się z 12 ciężarówek, które wyjechały 26 grudnia 1992 roku. I ta data tak naprawdę jest datą powstania Polskiej Akcji Humanitarnej. Od tego czasu bardzo wiele się zmieniło, chociaż nie zmienił się cel pomocy. Celem naszej organizacji jest pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych, ofiarom katastrof naturalnych oraz ofiarom długotrwałego ubóstwa. Robimy to niezależnie od tego, czy to się dzieje w Polsce, czy to się dzieje poza Polską. Chcemy pomagać ludziom i pomagamy ludziom, którzy znaleźli się w trudnej, krytycznej sytuacji. Wtedy, kiedy zaczynaliśmy, mogliśmy tylko wysyłać pomoc konwojami. Dzisiaj, od 2000 roku, pomagamy poprzez stałe misje. To znaczy, że w krajach takich jak Kosowo, Czeczenia, bo od tych krajów zaczynaliśmy, są pracownicy z Polski, którzy koordynują pomoc, którzy zajmują się rozpoznaniem potrzeb, kontaktami z ludnością lokalną i taką pomoc przygotowują, później rozliczają. To są ludzie, którzy będąc w terenie potrafią dostosować pomoc do zmieniających się warunków oraz ta pomoc już bardziej służy nie tylko zaspokojeniu podstawowych potrzeb, ale tworzeniu czegoś trwałego, co zmieni w sposób stały sytuację danych społeczności dotkniętych jakimś problemem. I to są takie rozwiązania jak budowa szkoły, jak budowa studni czy jakiegoś innego dostępu do wody, jak rozwijanie rolnictwa. W tych dziedzinach działając możemy tworzyć trwałe podstawy rozwoju społeczeństw. Przez te 20 lat zdaliśmy sobie sprawę z tego, że pomaganie jest nie tylko odruchem serca, że ważniejsze od odruchu serca jest mądre pomaganie. Takie pomaganie, które uwzględnia potrzeby beneficjentów. Takie pomaganie, które włącza ich w ten proces pomocy. Co to oznacza? No to oznacza to, że jeżeli na przykład w Afganistanie budowaliśmy ujęcie grawitacyjne wody, to mieszkańcy wioski wykopali rów 3-kilometrowy, którym poprowadziliśmy rurę z góry do dołu wioski. To oznacza, że w krajach, w których prowadzimy programy rolnicze, szkolimy bezpośrednio ludzi, którzy będą uprawiali ziemię, wyposażamy ich w odpowiednie narzędzia po to, żeby mogli sami produkować żywność. 20-lecie Polskiej Akcji Humanitarnej obchodziliśmy pod hasłem podziękowania tym wszystkim, a więc i Państwu, którzy nam pomagali pomagać przez te 20 lat. Mogliśmy pomagać dzięki temu, że
wielu ofiarodawców prywatnych wpłacało pieniądze na nasze konto, że wiele firm angażowało się czy to w pomoc materialną, czy również w pomoc finansową dla naszych beneficjentów. Dzięki Państwa pomocy uratowaliśmy życie i stworzyliśmy warunki do normalnego życia dla umierających z głodu, dla umierających z pragnienia. Wierzę, że dołożyliśmy lepszą cegiełkę. Z okazji 20-lecia powstała wspaniała płyta, w którą zaangażowało się bardzo wielu artystów. Jeżeli chcecie Państwo wspierać nas nadal, namawiam do kupienia tej pięknej płyty, z której dochód będzie przeznaczony na ratowanie życia ludzkiego i tworzenie trwałego rozwoju dla najbiedniejszych społeczeństw. Dziękuję bardzo. Takie coś jak miłość, bo gdy jej potrzebuje bliźni, ważniejszy jest niż ty.